Ta jeszcze przed chwilą ruina zmieniła się powoli w miejsce tak urocze, że kiedy przekraczasz bramę niewielkiego placu przed dworkiem, masz wrażenie, że znajdujesz się w innym świecie. Szczególnie kiedy to robisz wieczorem, gdy ciemność ukazuje jedynie szary zarys budynku, a delikatnie rozświetlone okna czynią z niego coś jak obraz z bajkowej opowieści rodziców. Jeszcze śnieg, jeszcze mróz i przeniesiesz się w miejsce, gdzie była tylko twoja wyobraźnia. Młodszy z gospodarzy jest dumny ze swoich przodków. Dumny w najbardziej pozytywny sposób. Jest w tej dumie nie tylko poczucie swojej wartości, ale i chęć czynienia czegoś więcej niż bycie. Wierzy, że tradycja ma siłę tak wielką, że potrafi pokonać niechęć i uprzedzenie. Bardzo chce o tym wszystkim, co znalazł na starych fotografiach, komuś opowiedzieć. Ale opowiada tylko tym, którzy i tak tę historię znają. Ci, którzy są tu obcy, nie chcą go słuchać. Nie znalazł jeszcze słuchacza, który popatrzy w jego oczy nie tylko zazdrością, ale ze zrozumieniem. Kiedy kogoś takiego znajdzie, będzie szczęśliwy. Ale może mu się to nigdy nie udać. W starym dworku ma powstać nowe. To dziwne, bo w założeniu wydaje się zupełnie nielogiczne. A jednak. Zjawiłem się tu pierwszy raz bez entuzjazmu, a jednak wróciłem. I pewnikiem będę wracał tyle razy, ile będzie okazji. Bo jest tu atmosfera, którą mogłem sobie tylko wyobrazić, ale nie wierzyłem, że można jej doświadczyć. Jest tu coś, co trudno opowiedzieć. Jasne, że w wieczornym Łańcucie czy Wawelu jest pewnie tego znacznie więcej, ale tu jest tego dokładnie tyle, ile dla nas tu mieszkających potrzeba. Patrzę, zastanawiam się i myślę, kiedy to otoczenie, środowisko... Tak. Dzięki, że się przeczytały tekst. Znowu mam wrażenie, że jestem najwolniej piszącym pisarzem na świecie. Proszę Państwa, to upomnienie dla gospodarzy. Dziękuję. To upomnienie dla Państwa, dlatego że ja naprawdę jechałem tu pierwszy raz bez entuzjazmu. Jak Państwo zauważyliście, ja tu przyjeżdżam. I to, co napisałem, drogi Jurku, napisałem 3 miesiące temu, przed naszą rozmową. Wtedy, kiedy usłyszałem do Ciebie jedno zdanie o tym, że przeżywasz tak tę fotografię. Proszę Państwa, jesteśmy w fajnym miejscu, jesteśmy w miejscu bardzo sympatycznym. Ja boję się tylko jednego. Ja w tym tekście, który umieściłem w filmie, wspomniałem o tym, że ogół kiedyś przyjdzie i rzuci kamieniem w lustro. Mamy niesamowity dar, żeby wsuć wszystko, co jest fajne. Nam się to udaje perfekcyjnie, w tym jesteśmy mistrzami. I mam nadzieję, że tego nie będzie. Teraz mam w programie wzruszenie, gospodarze formują choroby. A, proszę Państwa powiedzieć jedną rzecz. Problem jest tego rodzaju, że ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja jestem w stanie ułożyć scenariusz, ale nie na dłużej niż powiedzmy 10 minut. Ponieważ jestem tu zakontraktowany na 6 godzin 40 minut, no to zacząłem szukać w internecie gdzieś jakiegoś scenariusza. I wpisywałem gospodarze, impreza, podziękowanie. I za każdym razem wychodziły do Rzymu. W związku z tym powiem Państwu tak, że ja korzystałem z tego scenariusza. Troszkę go przerobiłem, ale korzystałem. Jedno jest pewne, oglądania dużo nie będzie, ale rozśpiewani będziecie tak, że w głowie nie myśli. Na koniec będziemy walić, jak to jest ten plon, nie plon, bo Agata by to mała nożyca. Wszyscy, to będzie taki ten motyw przewodni. Andrzej, nie bój się, ja żartuję. Dlaczego bał się pan? Nie, na wszelki wypadek tylko mówię. Ale Andrzej będzie za mną już w pierwszej klasie. Tak, i w scenariuszu miałem, bo mi się to spodobało. Że po tak wzruszającym wstępie, to jest prezent dla Państwa. Zapomniałem powiedzieć. Ja nie mam nic materialnego, co mógłbym wam dać, ale jeżeli uznacie, bo ten film jest moim filmem, był moim filmem, jest mój tekst i moja muzyka i mój mąż. Dlaczego tak zrobiłem? Bo proszę Państwa, my mamy bardzo dziwną narodową cechę. Powiem jak to jest.
Wyobraźmy sobie kogoś, sąsiada, który wybudował piękny dom. Wybudował super dom. Wszystko ma gotowe. I w związku z tym zaprasza nas, żeby tym domem się pochwalić. I co robimy na wejściu? Wchodzimy, przyglądamy się i mówimy tak. O, tu ci nie dotarli. Taką mamy naturę. Jeżeli ja komukolwiek pokazywałem coś, co zrobiłem, czym chciałem przeszpanować, to wiecie Państwo, co najczęściej słyszę? Mam kolegę, który robi coś takiego. Może to innego, ale takie samo. Dzięki temu ja już nie miałem właśnie te rozmowy, bo jeżeli rozmawiam z kimś, kto to robi, to wiecie Państwo, to mamy wymianę. Ja spotkałem gościa na Facebooku, który zajmuje się trójwymiarem. No to ja z takim gościem przez 3 godziny rozmawiałem. Na temat, gdybym powiedział, że ma kolegę, który robi trójwymiar, to ja nie mam o czym z nim gadać. Ale moje zasługi by... No taki mamy charakter, nie walczymy z tym, jesteśmy w tym naprawdę. Przeczytałem sobie taki czytat, Janet Forest Hill, która napisała z Zwierciadła Zefiru. Życie człowieka jest jak przewiśnik. Pokonasz dzięki nim największe lawiny, a spotkania autorskie powinno mieć różne klimaty. Ona tak napisała, czy ktoś czytał książki tej Janet? Nie, bo ja ją sam wymyśliłem przed chwilą. To jest pewne, że nikt mi nie spyta, czy czytałem coś innego. A ona, ponieważ ona mieszkała w Kongo, była przekonana, że przewiśnik to są takie raki do chodzenia po śniegu. To chciała pokonywać lawiny. Proszę Państwa, nie wolno się przyznawać, że się czegoś nie czytało i nie wolno się przyznawać, że się czegoś nie oglądało. To jest podstawowa sprawa. Ja, żeby być na intelektualistach, nie coś pyta, czytałeś, zawsze muszę, tak? Mało tego, po 10 minutach opowiadam temu, który mnie pytał, to czytałem. Nie mówię o filmach, chyba że chodzi moja żona z kawą i psuje mi całą zabawę, mówi tak. Nie słuchaj go, w ogóle nie ogląda tego filmu. I moja rozmówczyni wtedy ma strasznie dziwną minę, a ja muszę mówić, że oglądałem, tylko wyszedłem, jak były napisy. Proszę Państwa, Hubert umieścił taką moją wizytówkę na stronie internetowej. To nie jest żadne wielkie osiągnięcie, że tam w tej wizytówce umieścił aż tyle różnych rzeczy. Bo jak się jest dyrektorem wiejskiej szkoły, jak się jest może szefem basenu, bo to jest zbieżne, jeżeli się jest dyrektorem wiejskiej szkoły, jeżeli się jest szefem kolegium, po prostu to nie ma wyjścia. Musisz umieć rzeczy, które normalny człowiek wcale nie musi umieć. No bo musisz wiedzieć, jak wygląda lewe oczko, bo dziecko na przerwie robi lewe oczko na czymś. Musisz wiedzieć, jak, co to jest super heterodyna, no bo nie masz wyjścia, bo cię uczeń o to zapyta. W związku z tym ten zakres rzeczy, które mnie interesują, jest tak duży, że normalnemu, przeciętnemu człowiekowi do niczego nie jest potrzebny. Ale nie ma się wyjścia, jeżeli Ela była ze mną w kolegium. Robiliśmy bardzo skomplikowane rzeczy. Czasami chodziło o wypadki, które, gdzie odszkodowania sięgały nawet 40 tysięcy złotych. Proszę Państwa, nie można iść na takie posiedzenie, jeżeli jest ekspertyza biegłego i ja nie wiem, co on napisał. W związku z tym momenty pędu i wszystkie zdarzenia elektryczne i nieelektryczne, po prostu musiałem to wiedzieć. W związku z tym ja jestem w permanentnym stanie uczenia się. Taki nie ma. I druga sprawa. Ja nie mam pamięci do twarzy. Jeżeli gdzieś spotkamy się na ulicy, ci, których nie znam tak bliżej, i ja będę dziwnie się przyglądał, to proszę mi powiedzieć, my się znamy stąd. Przykład. Tego człowieka, gdybym spotkał w kuratorium, w urzędzie wojewódzkim, rozpoznałbym go natychmiast, ale na poprzednim spotkaniu widzę, wchodzi pan poseł. W związku z tym w mojej głowie rodzi się następująca myśl. Właściciel cegielni, taksówkarz z Podpłońska i mam 16 tych, nie wiem, kim jesteś. Nie pamiętam człowieka, którego świetnie znam. Więc Adam mi przedstawia. I nagle się okazuje, że my się świetnie znamy. I to ja, od dawna. Po prostu to ja jestem krańcowym przykładem braku pamięci do twarzy. Tu siedziała, jak ostatnio byłem, siedziała pani komisarz, z którą ugadałem się przecież 2 tygodnie wcześniej. I patrzyłem i mówię tak, albo ona, albo nie. Więc jeżeli będę dziwnie patrzył, to proszę zrozumieć, że po prostu nie rozpoznałem. I jak się nie ukłonię, to nie znaczy, że jestem źle wychowanym bydlakiem, bo po prostu nie rozpoznałem. Proszę Państwa, ja mam historię króciuteńką historię. Z tym związano. Otóż zdarzyło się, że następujące, że miałem znajomych z Francji, pojechaliśmy do Krakowa i w tym Krakowie poszliśmy do sukiennic. Tam przeżyłem takie chwile przyjemne, bo w muzeum nad sukiennicami one zobaczyły Hermońskiego tą czwórkę, tam z boku napisane Paryż. Ja mówię, że wiecie, no w tamtym czasie to Polacy po prostu tak, żeśmy sobie jeździli do Paryża w wolnych chwilach. Było fajnie na Wawelu, ciotka ze Stanów Zjednoczonych zadała, piękne pytanie. Nie było w Polsce 60 lat i mówiła, że Polska jest piękna. Mimo, że nie była 60, ona zadała pytanie. Stefan, kaj tu jest stracz? Co się ogółu mi bardzo podobało. I teraz powiem najważniejszą rzecz. Weszliśmy w pewnym miejscu, gdzie był obraz Sobieskiego. I te Francuzki mnie zapytały, kto to jest Sobieski. Ja się w tym momencie zdenerwowałem. Jak byłem w kryptach, to każde nazwisko dziewczyny, która miała, było dwuczłonowe, informowałem, że to jest
francuska księżniczka Burgunda i one doszły do wniosku, że w tych kryptach wawelskich leżą same księżniczki francuskie. Dobrze, że przy Piłsudskim trafiły się francuskojęzyczna wycieczka, więc wychodzimy na dziedziniec, nieczynne są komnaty, bo tam ktoś kręci film i widzę w tle, że stoi pan senator Stępień. W związku z czym zacząłem błyskawiczną opowieść o senatorze Stępniu, który okazało się, że praktycznie uratował tę Europę, kiedy już nawet taki właściwy chorą one patrzyły i mówiły Postanowiłem zrobić krok desperacki. Teren był odgrodzony i mówię, dobiję tych Francuzów. Poszedłem przez ten plac, jeden jedyny. Podchodzę do senatora Stępnia. No nie będę wyciągał ręki, bo facet mnie nie zna, mimo że byłem na czterech jego spotkaniach. One były przekonane, że się przyjaźnimy. I mówię, bardzo pana przepraszam, czy dzisiaj będą otwarte te komnaty? A senator Stępień swoim takim głosem aksamitnym mówi, że w dniu dzisiejszym nie, ale jutro o 13 kończymy i być może. Więc zacząłem wracać i wracać i usłyszałem za sobą, jak on, ten senator Stępień, który miał złamaną nogę wtedy, nawet się dziwiłem, że nic prasa o tym nie pisała. Ten senator Stępień mówi do jednego z gości, panie Zbyszku, jakby pan poprawił te balustrady, bo będzie mi się ciężko skoncentrować. I uzmysłowiłem sobie, że spotkały się dwie osobowości, ja i senator Stępień, i że wzajemnie na siebie tak oddziaływali, że nie mogli mi się skoncentrować. Więc idę i dochodzę do tych Francuzów i mówię tak, idziemy. A jeden szaka mi tam nie pomaga, no mówią czemu? Ja mówię, że idziemy. No i co? A ja mówię, to był Zanussi. Nie ma co szaleć i nie ma co przeceniać faktu tego, że ja napisałem tam kilka książek. Bo to dzisiaj prawie każdy pisze książki i jest efekt taki, że niedługo będzie wstyd się przyznać, że się pisze. Jeżeli chodzi o wiersze, tych wierszy nie piszę, bo na tym się zupełnie nie znam. Jeżeli chodzi o fotografię trójwymiarową, po spotkaniu ze mną państwo będziecie umieć dokładnie tyle samo co ja, czyli szpanować nie bardzo jest czym. Jeżeli chodzi o normalną, tradycyjną fotografię, jakieś tam drobne wyróżnienia. Ja robię zdjęcie, przez 3 lata poluję na jedno zdjęcie, a jej córka idzie z ciocią na łąkę i robi lepsze zdjęcie, jest takie zdjęcie, a ja 3 lata na nie poluję. A dziecko poszło, zrobiło zdjęcie i poszło dalej robić ciocię. Czyli też nie ma czym szpanować. Pamięta to, że byłem szefem, trenerem ekstraklasowego klubu. No dzisiaj trochę pieniędzy. Kupuje się 3 zawodniczki i jest się trenerem ekstraklasowego klubu. Wystarczy im powiedzieć, co mają grać, żeby wygrały. Więc to jest proste. Jeżeli chodzi o grafikę komputerową, ci prawie każdy jest grafikiem komputerowym. Czyli prawie powiedziawszy, nie bardzo jest co szpanować. Ja uwielbiam ten monolog z jednego powodu. Jeżeli trafię na gościa, który tych zwojów ma nie tak dużo, to on dochodzi, rodzą się u niego 2 ważne odczucia. Pierwsze odczucie to takie odczucie współczucia. On ma ochotę mnie objąć, pocałować i powiedzieć, wiem, patrz, zmarnowałeś życie. A drugie uczucie, to rodzi się w nim przeświadczenie, że on mógłby robić to, co ja. Nic z tego. Nic z tego, proszę Państwa. To nie jest takie proste. Nie mam najmniejszego dyskomfortu mówiąc to, co mówię. Przeżyłem w życiu chwilę, której niestety nie będzie Państwu nigdy dane przeżyć, a bardzo bym chciał, żebyście to przeżyli. Nikt z Was nie miał okazji spotkać kogoś, kto ufa Wam bezgranicznie. A tak jest w sporcie. Kiedy małe dziecko, które ma 13 lat, przegrywa pierwszego seta, biegnie po korytarzu i mówi, że ona przegrała. On wie, co to znaczy. Przegrałem. I mam 45 sekund, żeby on następnego seta nie przegrał. To jest coś takiego, kiedy dorosła dziewczyna przychodzi w przerwie meczu i ty wiesz, że nie możesz jej oszukać i nie możesz zrobić, że ona nie wygra. To jest potworna odpowiedzialność, ale rzecz, której się nie da wyobrazić. To po prostu trzeba przeżyć. To się przeżywa w tym roku. Proszę Państwa, chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli napiszę książkę, dam ją dziewczynom pod ocenę, one popłaczą albo skrytykują, Ania, Małgoszka. Jeżeli nakręcę jakiś krótki film, to on się kończy. Ja potem mogę siedzieć i ekscytować i mówić, kurde, jak ja byłem mądry, że to zrobiłem. Natomiast tak naprawdę największą frajdę w życiu sprawia coś, kiedy tworzymy niekończące się historie. Na tej sali są ludzie, bardzo zimni. Agata i jej dziewczyny. Robert i jego ekipa. Proszę sobie wyobrazić, Agata kończy z dziewczynami babie lata. Są wyplute, umoczone, zmęczone. I wiecie, co one mówią? A za rok! Nienormalne. I robią 7., 6., 5., 9. Ten całą dobę nie śpi, bo robi maraton pływacki. I wiecie, co on mi mówi po takim, ja robię z nim wywiad na zakończenie, mówi tak, a za rok to zrobimy. To jest niesamowite. Pojedyncze egzemplarze są fajne. Można napisać książkę, natomiast ci ludzie,
który w zasadzie oprócz seksu nic tak łączy. No nie. Proszę Państwa, to jesteście wy tutaj. To jesteście wy tutaj, gdzie macie. Ale w zasadzie całą salę mogę. To jesteście wy tutaj, które macie plany na rok. Proszę Państwa, największa frajda to jest to, kiedy oni mogą tworzyć niekończące się historie. My im przeszkadzamy w tym. Ale każdy z nich ma po kilka takich niekończących się historii i za to jestem im naprawdę wdzięczny i za to należą się bardzo. To jest to. To jest wniosek patentowy na magnetyczny przekaźnik obrotu obrotowy, przekładający ruch obrotowy na ruch osobisty. Robiłem w życiu rzeczy bardzo różne, także na pewno gdzieś ktoś z moimi wytworami się spotkał. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, taką na potrzeby ogólne, to była taka zawieszka na gwoździki produkowane przez Nida Gibbs. Nida Gibbs przez 4 lata produkowała takie małe elementy do montażu. Przyjechały do mnie dziewczyny, to był rok 92, likwidowanego GS-u z działoczyn, powiedziały tak: słuchaj, myśmy się złożyły, mamy pieniądze, zrób nam taki projekt. Ja mówię, w porządku, zrobię wam. Damy ci 180 zł. Proszę Państwa, wtedy zrobienie takiego projektu, sądzę, że rozmowa w Krakowie zaczynałaby się od 10 tysięcy zł. Ja im ten projekt zrobiłem. Dzięki temu przynajmniej 20 osób jest dzisiaj na emeryturze. Przez 4 lata hakowały. Dzisiaj bym się nie podjął tego, ponieważ Nida Gibbs była bardzo bogatą instytucją, więc co robiła? Jechała do grafika i grafik robił projekt. Stąd żadna czcionka nie przystawała do komputera. Trzeba było wszystko robić ręcznie. Ja tego nie umiałem, jak to się uczyłem przez kilka dni. Zrobiłem i to jest, uważam, rzecz, to jest prawdziwe osiągnięcie moje. Sięgam dalej. I teraz. Szukamy okularów niebiesko-czerwonych. Film bez okularów oglądamy. To jest film, który uznawany jest za 3D. Dlaczego? Dlatego, że on wykorzystuje perspektywę. Co to jest? Zrobiłem kiedyś pełną wizualizację tego pałacu, który Państwo znacie, ale po remoncie. Tak będzie wyglądał po remoncie. W tej wizualizacji są wszystkie pomieszczenia, wszystkie schody, drzwi, wszystko jak w rzeczywistości. W oryginalnym programie można wejść do środka, zobaczyć, pospacerować. I to nazywamy 3D. A to znaczy, że do tego filmu wykorzystano coś, co nazywa się perspektywą. Coś, co nazywa się perspektywą. Mamy wrażenie. To jest stereoskop. Co to jest stereoskop? To jest takie urządzenie, do którego wkładamy dwa obrazki przygotowane wcześniej. Następnie przykładamy to do twarzy i ustawiamy tę ostrość, aż zobaczymy ostre, trójwymiarowe zdjęcie. Stereoskop to jest inaczej fotoplastiko. To jest fotoplastiko. Kiedy Państwo popatrzycie na tę fotografię, to mamy wrażenie, że ten liść wystaje, prawda? Proszę Państwa, kiedy Amerykanie zrobili eksperyment i zaczęli pokazywać, jak wygląda trójwymiar w sklepach z telewizorami trójwymiarowymi, sprzedaż sklepu spadła o 30%. Dlaczego? Bardzo duży odsetek osób nie widzi trójwymiaru. Ja Państwu pokażę dzisiaj taki trójwymiar, który widzą wszyscy. Ale wiele osób nie widzi. Do tego aktywnie. To znaczy, powiem tak. Gdyby bardzo drogie trójwymiarowe telewizory kupowali ludzie tacy jak ja, czyli ubodzy, to proszę mi wierzyć, że już dawno by to funkcjonowało. Ponieważ drogie telewizory kupują zwykle osoby bogate, to one nie bawią się w duperele. Powiem, o co chodzi. W telewizorze trójwymiarowym nie ma żadnych technicznych przeszkód, żeby jednocześnie dwie osoby oglądały dwa różne programy. A głos ze słuchawek. Nie ma żadnych technicznych przeszkód. Teraz, kto wie, co ja chciałem teraz zrobić? Czy ktoś z Państwa wie? Pała dla kąt, żeby obejrzeli. A, szukamy okularów, ale takich z ciemnym filtrem. Z ciemnym filtrem. To jest duńska firma, która wymyśliła Color Code. To jest inny sposób kodowania trójwymiaru. Dzięki temu zobaczycie Państwo drugi. Ja mam wyłączność na Polskę na sprzedawanie ich programów. Nie sprzedałem ani jednego, bo to ani niczego sensu nie ma. Nie ma to sensu, to jest przepałka.
Natomiast zobaczycie Państwo film, proszę pozwolić, zobaczycie Państwo film, który jest ostatnim filmem w takiej serii. Co to znaczy? Era 3D, taka jaka będzie w tym filmie, niestety już się kończyła. Ludzie chodzą do kina na filmie 3D, wychodzą z bolącymi głowami, z bolącymi oczami. W związku z tym skończyła się era filmu, który będzie przesympatyczny, mimo że dysłuchowy i bardzo fajny wizualny. Zakładamy? Z tym, że kręcę jakieś filmiki. Ja Państwu pokażę trzy krótkie filmiki. Łączy je jedno, ale co powiem na końcu? Spróbujemy ustalić ostrość. Proszę Państwa, ten film umieściłem w związku z tym, że nic mnie tak nie bawiło, jak zbliżający się koniec świata oglądamy bez okularów. Chyba, że ktoś się uprze. To jest film, który umieściłem w internecie, no miesiąc temu. Idzie czy nie? Wymyśliłem też słowo Armagedon. Największa i być może najtragiczniejsza manipulacja w dziejach świata. Szkoda, że będzie mieć aż tak straszne konsekwencje. Ile istnień ludzkich dałoby się ratować, gdyby nie kłamliwe wypowiedzi pseudonaukowców w tej kwestii. Dziwne, że kiedy dowody są tak jednoznaczne, próbuje się uspokoić ludność Ziemi. Kto na tym chce zarobić, to na tym zyska. Oczywiście ci, którzy przeżyją. To strasznie, kiedy pomyślę, że jakiś burżuj będzie wyzygiwał się na mojej wersalce kupionej w 1990 roku. Kupił sobie skron, mogę na to było stać. Pod koniec tego tygodnia porobię ją. Przez te dwa tygodnie prześmie się na metr. Spalę go rankiem 21 grudnia. Przejdźmy do dowodów. Maje, bo tak prawidłowo powinno się nazwać nazwę tej grupy etnicznej, konstruowali kalendarz. Nie na dzień, miesiąc czy rok. Zbudowali kalendarz na 3442 lata. Ciekawe jest to, że jakoś nikogo nie dziwiło przez ponad 3000 lat, że wszystko zapisane w kalendarzu się sprawdza. Po roku 953 następował rok 954, a sięgając bliższych przykładów, po roku 2010 następował 2011. Przez ponad 3000 lat wszystko się zgadza. Nagle dziś grupy pseudonaukowców mają uwagę kwestionować rzetelność dzieła Maj. Otóż teraz jedna rzecz ma się nie spełnić. Czy to nie jest dziwne? Maje dobrze wiedziały, co robią. Proszę porównać dwa kalendarze rodzinne wydane przez Maje na Europę, m.in. na Polskę. Jeden archiwalny na 1988 rok i drugi na rok bieżący. Kalendarze mają oryginalne certyfikaty potwierdzające ich autentyczność. Dlaczego kalendarze rodzinne? Maje są dość biednym plemieniem i nie stać ich na kupowanie kalendarza dla każdego członka rodziny. Kalendarz rodziny. Proszę zwrócić uwagę, jak po majowsku da się przetłumaczyć angielskie słowo family calendar. Maje nie znali literki D. Dlaczego im w zasadzie nie było potrzebne, więc nie ma jeszcze czemu zbytnio dziwić. W kalendarzu archiwalnym wszystko jest w najlepszym porządku. Po 21 grudnia następuje 22 i tak dalej. W kalendarzu na rok 2012 nie ma nic, pustka. Do tego pojawia się dziwne wezwanie. Skąd taki tekst? Czemu on ma służyć? Kogo chronić? Skąd Maje wiedziały 3000 lat temu, że trzeba wzmóc działania obrony cywilnej? Tak wygląda skrócony kalendarz na rok 89, zamieszczony w kalendarzu archiwalnym na rok 88. A tak wygląda skrócony kalendarz na rok 2013 w kalendarzu z roku 2012. Czemu tak bardzo różnią się godziny zachodu księżyca o tej samej porze roku? Tego samego dnia. Po prostu 21 grudnia księżyc wzejdzie, ale nie zajdzie. Zdjęcie, na które patrzymy, wykonane z powierzchni Marsa, wydaje się zwyczajną fotografią Ziemi i jej satelity z kosmosu. Zdjęcie to jednak jest największą tajemnicą NASA. Kiedy przyjrzymy się fotografii uważniej, stwierdzimy z zaskoczeniem, że widzimy księżyc od strony widocznej Ziemi. Co to oznacza?
tylko jedno. W czasie dnia, kiedy nie widzimy księżyca, on najspokojniej w świecie odwraca się do ziemi niewidoczną do tej pory troną, bo nie widzimy go się. Czemu? Wyłączmy to. Jest przypadek. No i na koniec. Mimo, że w czytaniu jestem cienki jak 1 kwietnia do Starostwa Powiatowego w Kazimierzu Wielkiej wpłynął następujący dokument. Ministerstwo MSIRW, 1 kwietnia, Warszawa. Pan Jan Nowak lub Tadeusz Bator, starostowie pilne. W związku z decyzjami politycznymi, ja tego nie widzę. W związku z decyzjami podjętymi na ostatnim posiedzeniu RMPL prosimy o niezwłoczne podjęcie określonych w dalszej części tajnej telefonogramu czynności. Tajne. Proszę osoby nieposiadające uprawnień do odczytywania dokumentów tajnych, nieczytanie tej części dokumentu. Czytanie zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności i tak dalej. I dalej mamy, czytamy, co następuje. Rada Ministrów, czyli RM, znaczy może nie Rada Ministrów, RM, tak powiedzmy. RM podjęła decyzję o wyborze najbardziej zasłużonego dla obronności kraju obywatela i radnego. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że jest mi pan Antoni Kocela. Dlatego starosta wykona następujące czynności. Działania te powinny być zachowane w ścisłej tajemnicy i nie mogą być ujawnione w dokumentacji ogólnie dostępnej. W przyszłym tygodniu zjawi się agent, który przedstawi stosowne dokumenty do podpisania. Należy natychmiast przekazać kwotę równą 22-krotnej średniej krajowej na konto pana Kocieli. Po dokonaniu przelewu wszystkie przelewy na rzecznictwie. Jeszcze jedno. Niech pan cicho nie komentuje, bo jest to decyzja wyrzeczna. Zwiększamy dotacje. Koniec części tajnej. Mogą czytać wszyscy. Podpisano minister. Proszę państwa, ja tego nie komentuję. Nie, spokojnie. Chcę, żeby państwo zobaczyli film o tłustowym pierścionku. To jest to. Ekipy naukowców pod kierunkiem naszych ekspertów prowadzą badania położone na północy kraju zwanym Polską. Dzięki naszej myśli naukowej udało się odkryć wyjątkowy zapytek pochodzenia bizantyjskiego zwany Okiem Proroka 2. Oko przypuszczalnie ametyst o wyjątkowym szlifie świadczy o doskonałości naszych bizantyjskich rzemieślników sprzed wieków. Muzeum Narodowe w Teheranie już wystąpiło o wydanie najprawdopodobniej zrabowanego przedmiotu. Czeka nas długa walka dyplomatyczna, choć jesteśmy gotowi także na inne formy wywierania presji. Na pierścieniu widnieje wyraźnie napis MET. Nie znamy jeszcze znaczenia tych słów, ale nie ma wątpliwości, że ma to związek z Allahem. W tym pogańskim kraju trudno jest prowadzić nasze nowoczesne metody pracy. Trudno wśród pogan toczyć walkę o przywrócenie mężczyźnie miejsca, które jest mu należne w społeczeństwie z racji urodzenia i płci. Nowoczesny podział obowiązków i zadań oraz przydzielenie kobietom pracy, które mogą zrozumieć i której podołają, czyni z pracy naszych naukowców prawie krucjatę. To trudne zadanie, ale miejsce kobiety powinno być tam, gdzie jest jej miejsce. Wydawać się może, że ten oto sygnet jest zdeformowany w rzeczywistości. Nie jest deformowany. O to chodziło, że na małą damską dłoń zakładano go w ten sposób. I kiedy chłopstwo okoliczne dałowało dziedziczkę w sygnet, to nie śniło jej tej części dłoni. To dla dziedziczki byłoby to dość istotne. Chcecie państwo to jeszcze zobaczyć? Tak. Proszę państwa, archeolodzy mają ode mnie w prezencie co roku film. Ja pokażę państwu urywek filmu z 2009 roku. Michałowice, rok 2009. Niepowtarzalne odkrycie. Kiedy się patrzy na twarze tych ludzi, wydaje się niemożliwe, by dokonali jakiegokolwiek odkrycia. A co dopiero mówić o odkryciu takich opon. Tak się tego zdarzyło. Los, nauka, płata często straszne fitle. W dniu odpustu, powiem może w sposób przemyślany, dokonano nieprawdopodobnego odkrycia. Dwukonia stradowskiego. Dwukonia o dwóch głowach i jednej nerce. Oczywiście głównym powodem mojego przyjazdu do Polski był dwukoń stradowski, gdyż to mnie zafascynowało jeszcze będąc w Paryżu. Zresztą w Paryżu jest dużo bardzo ciekawych miejsc. Wiem, że widziałem kiedyś, jest taka wieża takich żelaznych patyków. Nie wiem, jak ona się nazywa, ale bardzo ładna jest i wysoka, jak widać z każdego miejsca.
lubię przyjeżdżać do Polski, ponieważ tutaj Polacy, wy Polacy nosicie inaczej żaboty niż my w Paryżu. No i jedwa, bo u was jest jednak może mniej delikatne, ale lepiej przylega na skór. To stało się na zewnątrz. Chciałam powiedzieć, że na koniec, że już sobie przypomniałem, jak się ta wieża nazywa. Mój narzeczony chodzi tam zawsze wieczorami i mówi, że to jest chyba wieża Pigalle. Chciałam powiedzieć, że... Proszę Państwa, co łączy te trzy materiały? Oprócz idiotycznego autora. Proszę Państwa, powiem Państwu, co łączy te trzy materiały. Marek Krupa, kiedy z kamerą było spotkanie, powiedział tak, a jak ktoś uwierzy, no i to jest problem. Jak ja się ucieszyłem, jak umieściłem film o końcu świata i miałem pierwszy film na YouTube, otwieram i czytam. Przez takich jak ty wstydzę się, że jestem Polakiem. Życzę ci, żeby 21 wadłaś cegła na głowę i tak dalej. Po miesiącu jeden facet napisał, mówi tak, ale ten facet, który stworzył ten film, żartuje. I oni, pojawiły się kolejne wpisy, bo oni nie wierzyli, że to jest żart. Otóż obraziłem narodową dumę Polaków. Najciekawsze było z tym pismem w dniu pierwszego prymapili. Ja powiem, że prymapili zrobiłem niekiedy bardzo skomplikowane żarty. Ja tam znalazłem do starostwa i do... Jeden z urzędników wziął ten dokument. Nie wiem, czy on czytał sekretarkę, że czytała cię tajną, czy nie. To nie jest żart. Ja Państwu powiem, co przeważyło autentyczności tego dokumentu. I kiedy zjawiłem się u starosty, być może tego samego dnia o 14, a może następnego dnia, nagle wszedł facet, kładzie starości na biurku, żeby nie było nieporozumień. Ja to wysłałem faksem, na którym było napisane, na główku, Antoni Kocera, stratów, numer telefonu, wszystko. Kładzie i pyta starosty, a to? Więc Janek Nowak się uśmiechnął i mówi, że to żart. I facet pokazuje na następującą rzecz, na końcu jest napisane, podpisano ministra. I mówię, a to? Całym naszym powodem była ta książka. Kończymy, co? Nie. Była ta książka. Ta książka powstała dlatego, że ja kiedyś nazywam się w IMAX-ie, obejrzałem trójwymiarowy film i nie wyobrażałem sobie, że nie mógłbym zrobić trójwymiarowych obrazów. I to był główny powód powstania tej książki. Zacząłem robić trójwymiarowe zdjęcia, nauczyłem się tego wszystkiego. W efekcie miałem tych fotografii dużo. Pewnego dnia dostałem SMS-a od pewnej dziewczyny, która napisała tak, właśnie dostałem wojewodę. I zdecydowałem się, że specjalnie dla niej robię jakiś taki gadżet, który ona będzie mogła wręczać. I robiłem to z myślą o Walentynie. Pojechałem do Kielc. A, nie wiedziałem oczywiście. Chłopaki mi powiedzieli, do kogo się zgłosić, kto wydaje albumy na województwo świętokrzyskie. Trafiłem do Krakowa, przekonałem gościa, który podjął wyłożyć na to pieniądze i powstał ten album. Państwo te albumy sobie spokojnie przerwie, zobaczycie. On jest trójwymiarowy i takich albumów jest bardzo niewiele. Dlaczego? Dlatego, że jednym z kolorów składowych drukowania w ogóle na świecie jest kolor, który nazywa się cyan. A cyan to jest dokładnie ten niebieski kolor. Jeżeli Państwo kiedykolwiek będziecie próbowali drukować trójwymiarowy obraz i pomylicie się w tym cyanie, czyli ten obraz będzie się różnił od tego, wszystkie obrazy będą składały się nie trójwymiarowo, a z cienia. Trzy miesiące, no niecałe trzy miesiące, po 8 godzin dziennie zajmowałem się tylko dogrywaniem kolorów do tych okularów. Cały album zrobiłem ja. Pani żona wydawcy powiedziała, że niego nie powinno się oglądać, jeżeli nie przeczyta się tego, co tam jest napisane. A tam jest piękny tekst o naszej ziemi, tej świętokrzyskiej. Sądzę, że fałszywy, ale za to piękny. Za to jest śliczny. I tak powstał ten album. Będzie okazja go zobaczyć, kiedy zrobimy sobie już za chwilę króciuteńką przerwę. Z tym albumem związane są przyjemne chwile. Przyjemną chwilą było to, że pewnego dnia zadzwoniła do mnie pani i powiedziała tak, proszę pana, czy pan wyrazi zgodę, żebym ja ten album wykorzystała na zajęcia? Ja mówię, że rzeczywiście ona pracuje, jest pracownikiem na powiem Wydziału Geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Mówi, we pani, ja mam pana książkę, pożyczyłam ją od ambasadora Stanów Zjednoczonych. Zazdrość jest bardzo złą cechą, fatalną cechą. Wielkie cesarstwo środkowoeuropejskie powstałe w XII wieku, obejmujące od Hiszpanii po Rosję, padło tylko i wyłącznie przez zazdrość.
Oczywiście historycy powiedzą, że nie było takiego cesarstwa. No nie było, ale gdyby było, przez zazdrość wypadło jak nic. To jest pewne. Natomiast w moim wypadku zazdrość poskutkowała czymś zupełnie innym. Otóż proszę sobie wyobrazić, że 3 miesiące temu odbyło się spotkanie u Agaty z Krzyśkiem Rurkowskim. Ja wracałem z tego spotkania, było bardzo ciekawe spotkanie, naprawdę super spotkanie. Wracałem i pod sklepem zatrzymali mnie moi sąsiedzi, okoliczni ziemianie, którzy od godziny 5 to ziemiaństwo tam pod tym sklepem stacjonuje i toczy różne dość istotne dyskusje. Oni mnie zatrzymali i mówią, dyrektor opowiada, oni do mnie mówią dyrektor. To taka miła forma. No ale że słuchajcie, no fajnie było, Krzysiek jeździ na wycieczki nauczycielskie, więc pół Europy zjeździł. Po mnie mnie tak nie tak nagabują i mówią w pewnym momencie, ja im mówię, chłopaki, trzeba się wybrać. Mówię, że musielibyśmy się ogolić, umyć, przestać pić ze 2 dni, to jest nieprzyjemne. I jeden mi się przygląda i mówi tak, to dyrektor, ale jaki taki smutny. Ja myślę, że nie, starałem się odwrócić jego uwagę, ale by mnie zatrzymał. W końcu mówię, powiem mam. Otóż w Skarżysku powstała książka, która jest takim zbiorem biografii największych pisarzy województwa świętokrzyskiego. To komendant straży mówi, co ty się dyrektor martwisz? Wójtowa dała na paliwo, wsiadamy, jedziemy na sygnale do tego, a ja mówię, że panowie potonie. Ale mnie w tym spisie tam nie ma. Posmutnieli, jeden mnie objął, poczułem delikatne ciepło jego ust. Ja nie chciał iść dalej, więc musiałem je zatrzymać. Pytali mnie, czy Krzysiek. Ja mówię, że Krzysiek jest. A oni mówią, co ty się dziwisz? Czarnocie, my jesteśmy prowincje. Ma poparcie Adama Bodziocha, starosty. Wiadomo, że... Który to? Jeden zadał pytanie, niesłychanie istotne, chociaż państwu się może wydawać dziwne. No wiecie, to popatrzył mi w oczy, mówię tak, dyrektor. A pośmiertnie jest szansa, mówię, że pośmiertnie. Pytanie jest istotne, państwo sobie nie dajcie sprawy z jakiego... Są wierzący. Powiedziałem, że pośmiertnie, proszę państwa. Komendant spojrzał na tego pytającego i mówił, mówiłem ci, zrobi się jedno. Moje okoliczne ziemiaństwo, które stacjonuje koło mnie w sklepie, ono spożywa szlachetne trunki typu na przykład wąs z za głowy w ciągłym stresie. Bo jak pójdzie do domu, to albo żona, albo matka okrzyczy. Natomiast jeżeli będzie mój pośmiertny cis, to zrobią imprezę i będą spożywać wąs za głowy służbowo. Nikt im złego słowa nie da. Poklepali mnie i powiedzieli tak. Dyrektor, nasz problem, ty się tym nie. Proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że ta była syrena. Nawet miałem iść tam na to zebranie, ale mówię, nie, coś mi są dłużni. Nie. Następnego dnia rano idę do sklepu. Jeden filmek poszedł, objął mnie, od 5 już była, to była 10. Właśnie przeczeźwiał i mówi mi tak. Dyrektor, ty się nie martw niczym. Załatwiliśmy ci wszystko u prezydenta. No mówię, że wiem, rozumiem, wszystko tak. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy po 3 tygodniach dostałem telefon od Aśki Powiel, to jest ta dziennikarka, która prowadzi kronikę krakowską, i ona mówi, słuchaj tak. W środę o 9.15 przyjeżdża do ciebie telewizja, kręcimy z tobą krótki film. Ale jest sprawa tego typu, że tak, jedziemy dalej do Wiślicy i potem gdzieś dalej. Możemy tylko jedno ujęcie, nie ma żadnych dubli, nic. Ja mówię, że w porządku, ale po co? Ona mi mówi, że dlatego, że dostanę nagrodę prezydenta. Ja mówię, wygłupiasz. Ona mówi, że nie. Mówiłem tak do niej, mimo że jej nie znam. Ale to takie przyjacielskie te. I proszę sobie wyobrazić, że mnie to zaskoczyło. W związku z tym poszedłem po cyle. I zachowałem się tak, jak każdy mieszkaniec z tego terenu by się zachował. Siadłem między to ziemiańcem i mówię tak, krew zalała. Oni mówią, co się stało? No, taki miałem plan, w środę chciałem jechać na targ do Buzka. Szlak trafił. Mówią, czemu? A ty telewizja przyjedzie, będą znowu zawracać głowę, będą mi zawracać dupę na lewo. Ja mówię, że oni współczuli mi na to. Proszę państwa, w środę od 9 trzy wioski robiły zakupy w sklepie. Ja mieszkałem przeciw sklepu. A o 9.15 nie będę państwu opowiadał. Po prostu zobaczmy film, bo udało mi się zdobyć film w telewizji Kraków o tym, jak moi mieszkańcy zrobili mi autentyczną niespodziankę, załatwiając mi nagrodę prezydenta. To w końcu nie zdarza się tak często. I po tym nic. Będziecie to kosztować. Proszę zobaczyć. Gasimy nawet światło. Łowcy mitów. We wtorek o 20:00 w Paja San Historii. Kanał dostępny w ofercie wybranych operatorów. Ja umieściłem tam napisy na tym filmie, ponieważ boję się, że przy tych głośnikach może być problem z odczytaniem. W związku z tym te napisy mają służyć być pomocą. Alicja Mobil, dobry wieczór Państwu. Zaczynamy kronikę.
Julia Sikor, Telewizja Kraków. Do niecodziennej uroczystości doszło dziś w Kazimierzu Wielkiej, gdzie gościmy z naszymi kamerami. Po raz pierwszy w historii miasteczka, ale także po raz pierwszy w historii naszego kraju została wręczona Nagroda Literacka Prezydenta. Otrzymał ją znany pisarz, publicysta, poeta i dramaturg Antoni Gocela. Całe miasto żyje tą uroczystością. Było wzruszenie, śpiewy zespolonych chłopów, średnich i łzy. My, mieszkańcy Kazimierza, jesteśmy dumni z tego, że ta nagroda przypadała się od nas. To wyjątkowy pisarz. Jeżeli jest ją zapisaną, jest dla nas szczególnym wyróżnieniem. No, powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Jak się tu mnie już dzisiaj. To jest takie moje miejsce, gdzie odreaguję stres związany z twórczością naszą. Każda artysta w rzeczywistości jest wydłużona. Z Łańcuta. Łańcuta? Tylko to? No jest to Wałaczek. Tylko 300 km. Ja wiem, ale macie piękne pieśni. Piękne pieśni. Są śpiewane, siostry nam pomagają śpiewać. Służą każdy, no już pod koniec dnia za nie może, ale przejmujemy krótkie przyjmowania. No i idziemy. Nie ma w nich ani pożarów, ani wypadków. Można odnieść wrażenie, że my strażacy nie jesteśmy do niczego potrzebni. W moich utworach walczę ze stereotypami. Co najgorsze, co dotyka wieś. Wieś dziś jest zupełnie inna. My często postrzegamy wieś opacznie. Dotarła telewizja. Mam tyle problemów naszego gniazdka, ale włączę sobie do normalnego prądu. Wieś się zmieniła, zresztą proszę pozwolić, coś pokażę. Ja wiem, że to może wydawać się irracjonalne, jeśli trochę wbrew logice, ale mam w mieszkaniu publikację. To może wydawać się od roku. Nie zawsze mówię. Jak na to mi śmieszne, przypominam. Czasy się zmieniają. Wieś umieje zwrócić się do słowa. Dwa tygodnie temu znalazłem instrukcję od tej białej deski i wyczytałem, że można się grać także po podniesieniu tej deski. Jest to ciekawe rozwiązanie. Zresztą mogę pokazać. Chciałem, na walory edukacyjne, nie każdy ma czas czytać instrukcję. Nie będę oszukiwał, że doszło mnie słowo, że rzeczywiście ten typ nagrody trafi do naszego środowiska. Jest to pewnego rodzaju dla mnie zaskoczenie, ale z drugiej strony uważam, że wybór laureata jest w pełni właściwy. My, mieszkańcy też, mamy kolejny powód do dumy. Pytanie o to? Nie, to ja mam taki ból. Wie pani, jestem artystą, jestem. My najmłodsi mieszkańcy Kazimierzu też jesteśmy dumni. Nagrodę prezydenta otrzymał ktoś taki jak pan. Co prawda nie czytałam jeszcze żadnego jego utworu i pewnie nie będę czytał, ale nagroda to zawsze nagroda. Jestem niesamowicie wzruszony tym, co się wokół tej nagrody dzieje. Momentami zastanawiam się, czy rzeczywiście na nią zasłużyłem. Wtedy dochodzę do wniosku, że tak, ale jak się nie zastanawiam, to mi się wydaje, że mogła mi się nie należeć. Uważam, że przyznanie tej nagrody
Jest jednak pewnym nieporozumieniem. Znam wielu twórców, którzy piszą ciekawsze teksty niż pan Kocela. Do tego boję się, że tą nagrodą się nawet nie podzielę. Chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. Świadomość, że tyle instytucji, strażacy, tancerzy, młodzi szkoły, chóry, orkiestry, że oni wszyscy włączyli się i chcą razem ze mną, czy razem ze mną przeżywają tę wspaniałą uroczystość, jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem. To moje dzieła są wybitne, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale nie sądziłem, że aż tak są czytane i aż tak są popularne. Dla mnie niesamowicie fakt, że przyjechała eminencja z kwiatami specjalnymi. Jeżeli chodzi o mnie, to ta nagroda nie tylko mnie wzruszyła, ale wzbudza u mnie wielce pozytywne. Myślę, że laureat jest najbardziej właściwą osobą, żeby taką nagrodę otrzymać. Tak, jestem sąsiadką, ale odpowiem dyplomatycznie. Sąsiada się nie wybiera. Często mam wrażenie, że przez płot mieszkam z buchakowskim wolantem. Miałam okazję czytać wszystkie utwory pana Koceli. Fajnie się przy nich usypia. Teksty przeciętne. Być może uważam tak dlatego, że często przebywam w środowisku prawdziwych pisarzy. Jest to bardzo wzruszający moment. Zjada się w moim domu, by uczestniczyć, by mieć szansę uczestniczenia w tak ważnym programie. Trudno było oczekiwać, że prezydent osobiście będzie wręczał nagrodę. Na pewno był już czymś zajętym. Dla mnie zaskoczeniem jest to, że jestem jedyną osobą, która może wybrać prezydenta. Ja? Pewnie dlatego, że prowadzę klub informacji turystycznej. To była bardzo wzruszająca chwila. Chociaż skala przygotowań była olbrzymia, z trudem podołaliśmy. Boję się, że tego nie jestem w stanie powiedzieć, po prostu świadomość. Razu mężczyzna tak zwrotnie. Świadomość, że w tym czasie, kiedy odbierałem nagrodę, prezydent specjalnie dla mnie tańczył. Czy Krzysztof Fortus odbieram. Za chwilę kronika sportowa i Maciej Starowicz. Najlepsze kroniki zapraszam w imieniu Olgi Górskiej. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Mamy mity. Jeżeli ktoś z Państwa jest przedświadomy, oprócz Polaków, że byłby w stanie nakręcić o sobie taki materiał, to jest dużym błędem. Nie dlatego, że nie potrafił, tylko dlatego, że taki mam charakter. Kiedy napisałem książkę, powiedziałem, to nigdzie nie ma tego domu. Jego tata mnie dorwał i mówi tak. Tak się nie pisze takich książek. Nie wolno tak pisać. I krzyczy na mnie, krzyczy. A potem mówi, wiesz co? I to było niesłychanie miłe. Powiedział tak, napisali bardzo ładną książkę i masz nieprawdopodobną odwagę. Ponieważ ja w tej książce praktycznie nie piszę o sobie dobrze. Ludzie mają o mnie dobrze myśleć. Natomiast człowiek potrafi żartować sam siebie. To jak mówiłem, nie wiem czy mówiłem to dzisiaj, należy pamiętać, że osoba ma poczucie humoru wtedy, kiedy matysta, który nigdy bym nie podejrzewał. Otóż ja, pisząc opowiadanie pod tytułem, książkę pod tytułem Trochę inny dług, umieściłem tam taki fragment, który pisze, że człowiek, który znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, a takiej ekstremalnie trudnej, to mam duże takie miejsce, że jak to miejsce przepełni się tym żalem, bólem, to on nie wytrzyma. Może popełnić samobójstwo, zamordować kogoś i tak dalej. Ja to umieściłem, nie będę oszukiwał, żeby przeszpanować, że mam myśl. Aż pewnego dnia, i to jest historia prawdziwa, tu jest dziewczyna, która czegoś na ten temat wie. Pewnego dnia wiozłem starszą panią. I ta pani mi w półtorej minuty opowiedziała historię. Historię pewnej miłości przedwojennej. I proszę Państwa, od tego momentu ja już nie mogłem o tej historii zapomnieć. Mało tego. Ja przez chwilę uzmysłowiłem sobie, że ja znam tę historię. Ale nie znam tak, jak ona opowiadała. Tylko znam ją ze szczegółami. Wiem, jak wyglądali, co robili, gdzie chodzili.
I to było moje przekleństwo. To za mną chodziło bez przerwy. Pewnego dnia Agata organizuje siłownię umysłową. Przychodzi Małgośka z dzieciakami. Małgosia jest nauczycielem gimnazjum. I wchodzi dziewczynka. Helena. I ja wiem, że to jest ta dziewczynka. Że to jest ta dziewczynka, która jest postacią z tej usłyszanej historii. Nie wyróżnia się niczym. Ta blondynka. Tak. Albo to mam taki wzrok już przez tę fotografię, że wiem, że ona jest piękna, albo po prostu coś takiego się zdało, czego ja nie mogę zrozumieć. Proszę Państwa, i ja napisałem opowiadanie, napisałem go w stanie skrajnego wyczerpania. To było coś strasznego, dlatego że ja wiedziałem, jak to opowiadanie się zakończy. Ja bym chciał, żeby Państwo przez chwilę, żebym ja nie opowiadał, jak piszę, żebyście po prostu posłuchali. Mogę to puścić? To jest taka nowoczesna forma audiobooku. Jesteś tylko ten. Najpewniejszy na świecie. Kocham cię. Powiedział cicho. Przestałam się tak uważnie przyglądać. Spojrzała na swoje stopy dędające miarowo nad leniwym strumieniem. Widział, że nad czym się zastanawia, nad czym się intensywnie myśli. Spojrzała na niego i klepnęła swoje zwyczajne w deskę, dając mu wyraźny sygnał, żeby usiadł w koło niej. No to ten problem, zaczęła spokojnie, cedząc słowa, w zasadzie mamy już wyjaśniony. Teraz proszę, tylko dokładnie. Jak to było z tymi korepetycjami? Jaćka, krzyknął, babo wstrębna, nie będę czekał ani jednego dnia. Za chwilę cię zabiję, już nie żyjesz. Leżał na deskach mostka i konwulsje śmiechu targały jego ciało. Zabiję cię, to masz pewne. Za chwilę starał się wydusić z siebie. Zawsze byłeś brutal, wiedziałam. No i to przebrało mi miarkę. Kiedy po jeszcze kilku atakach zapłakania usiedli wreszcie koło siebie, Tadek nie wytrzymał i pocałował ją w policzek. Spojrzała na niego srogo. Na to nie było pozwolenia. Najpierw korepetycję rzekła, czym wywołała kolejny atak śmiechu. Sama chichotała także. Kocham cię, naprawdę, już nic nie mów. Proszę, bo umrę ze śmiechu. Tylko spróbuj. Dzięki, że wytrzymałeś. Muszę powiedzieć, że się zawoła. Kiedy była ta siłownia umysłowa i z Agatą prowadziliśmy tam różne rozmowy, dyskusje, ja nawet jak nie patrzyłem na tę dziewczynkę, którą Państwo tu widzieliście w ostatniej części, to i tak wiedziałem, że ona tam jest. Chciałem, żeby dzisiaj była z nami, ale jest różnicą pierwszej klasy liceum, bo pewnie że Państwo na ulicy nie zwrócilibyście na nią najmniejszej uwagi. Natomiast ma przecudne rysy i jest najpiękniejszą brzydką wielką na świecie. Jest niesamowita. Mam nadzieję, że nie miała dobrej oceny. I tak naprawdę zdecydowałem, że ona znajdzie się na obolucie tego opowiadania. Ja już nie będę Państwa długo męczył, już będziemy kończyć. Tak będzie wyglądała owoluta. Tak będzie wyglądała owoluta. Moją Julką, którą najprawdopodobniej, jeżeli istnieje reinkarnacja, kiedyś spotkałem. O, ja jej nie znam, żeby nie było nieporozumień. I dziecko mnie też nie zna. Proszę Państwa, nie ma większej przyjemności w życiu człowieka, jak dać komuś coś, komuś, kto się zupełnie nie spodziewa. Ja kiedyś pisałem takie odcinkowe opowiadanie i w pewnym momencie umieściłem w tym opowiadaniu moje dwie takie najsłabniejsze czytelniczki. One były przeszczęśliwe. One stały się bohaterkami tego opowiadania, które czytałem. W Orinie 28 jest dziewczyna, której napisałem maila. Kiedy będziesz siedziała z wnukiem i wnuk spyta cię, a dlaczego ten pan napisał tobie babciu książkę, to powiesz mu, że nie wiesz. Ale będziesz szczęśliwa, bo wnuk powie, babciu, to jest bardzo piękne. Julka dostała ode mnie w prezencie tą wolutę, mimo że ja nie wiedziałem, kim ona jest. Ania napisała piękne słowo. To dziecko nie wiedziała, że ona napisała, a wszystko temu dziecku to powiem. Ania powiedziała, że ona jest dokładnie taka, jaką szukałem. Jest czysta jak ktoś. Ludzie wykształceni, tacy jak ja, ten. Proszę Państwa, wszystkie... Co się śmieje? Ona zawsze podnosi, podaje wątpliwość. Masz szczęście, że ja się... Ona zawsze podaje wątpliwość, że ja jestem osobą wykształconą i inteligentną. Śmieje się ze mną.
Śmiała się na filmie, który robiła Telewizja Kraków. Wstyd mi za ciebie, jesteś nauczycielem. Dziękuję. Proszę Państwa, wszyscy robimy tak, żeby na lewym oku mieć ciemne. Wszyscy mają na lewym ciemne? Będziecie tego żałować. Uwaga! Efekt Wulfrisza rusza. Czyli mamy coś, co jest trójwymiarowe, ale proszę zobaczyć, co się stanie, kiedy dam pauzę. Koniec. Kiedy dam play? Fajny efekt, prawda? Kiedy dam pauzę? Jeszcze 3 razy dam pauzę i 3 razy play, więc ci mniej odporni mogą być. Proszę popatrzeć. Mogę dla Państwa powiedzieć, ci, którzy interesują się grafiką komputerową, ale to całkiem poważnie, czas nie był wirtualny. Skąd wiem? Po pierwsze, dlatego, że jestem inteligentny i wykształcony. Słyszysz? Tak. No. Zgadza się. Po drugie, jestem bystrym obserwatorem i jestem mądry. Po trzecie, obejrzałem dokładnie ten film. Czy potrafiłbym takie coś zrobić? Oczywiście. Nie robię, bo mi się nie chce. Skąd wiem? Proszę popatrzeć. Nie istnieje taki budynek, który miałby taki szef. Jeżeli Państwo chcecie, mogę Państwu... Podsumowując Twoją osobę, powiedziałeś o tym, że jesteśmy społeczeństwem smutastów. To prawda, bo większość dowcipu, która przynależna jest naszemu narodowi, wzięłaś Ty. Drodzy Państwo, nie wiem jak Wy, ja znam zresztą naprawdę wiele lat. Ja się zawsze czuję, jakby był prima aprilis. Ja nie wiem, czy te wynalazki, które on wynalazł i on dzisiaj mówił, to on sobie robił z nas jaja, czy on naprawdę je wynalazł. Czy to wszystko, a jeżeli chodzi o ogląd 3D, to też byłam jedną z pierwszych osób, z którą to się dzielił się pasją i to była dla mnie bardzo trudna sytuacja, bo on mi opowiadał, to się jest takim pasjonatem, jak się czegoś podejmuje, musi to zrobić. I drodzy Państwo, wyobrażacie sobie, że facet mówi, i naprawdę nie byłam w stanie powiedzieć, czy on ze mnie robi jaja, czy on zwariował, czy ja jestem taka głupia, że nic nie rozumiem. To się... I wiesz, że my się przyjaźnimy już od wielu lat. Wiele rzeczy fajnych robimy. Mam nadzieję, że fajnych. Znaczy te, które wymyślam... Robimy dużo fajnych. Te, co ja wymyślam, są fajne. Te, które ty wymyślasz, to już średnio. I chciałabym ci powiedzieć, że ważne to są rzeczy materialne, ale ja chciałam dla ciebie, w imieniu moich przyjaciółek, z którymi też współpracujesz, mam nadzieję, że kiedyś napiszesz książkę od nas, która będzie miała tytuł Czarownice, ale chciałam ci obiecać tutaj na forum, że w Skarbnierzu zostanie wydany też książka, gdzie będą wszyscy najwybitniejsi pisarze całej Polski, To wydanie będzie w jednym egzemplarzu i będzie zawierało tylko jedną pozycję i będziesz to ty. I to jest nasza decyzja. To będzie wreszcie już jedna. Ale w tym roku musi powstać coś nowego. Czy to będzie książka, czy film? Może być jedno i drugie. Boheniec 40 lat później. Obiecuję. Moim udziałem. Obiecuję. Ja... Także Tosiu, wszystkiego dobrego. Przepraszam Was. Kochamy Cię, chociaż bardzo się z Tobą męczymy. Bo